Rozwiąż układ równań, a przed nami układ trzech równań z trzema niewiadomymi. Zanim przystąpimy do rozwiązywania tego układu, chciałbym pokazać Wam pewien geometryczny obrazek. Pomyślmy o układzie dwóch równań z dwiema niewiadomymi. Jedno równanie liniowe z dwiema niewiadomymi reprezentuje prostą na płaszczyźnie. Zatem układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi to są dwie proste. I liczby, które spełniają ten układ równań, to są współrzędne punktów leżących na przecięciu dwóch prostych. Teraz, jedno równanie liniowe z trzema niewiadomymi reprezentuje płaszczyznę w przestrzeni. Dlaczego tak jest, nie będziemy mówić o tym w tym filmie. Chciałbym, abyście w to uwierzyli. Zatem trzy równania to są trzy płaszczyzny. I teraz liczby, które spełniają trzy równania, to są współrzędne punktów, które leżą na przecięciu trzech płaszczyzn. Przygotowałem tutaj pewien rysunek. Zobaczmy. Czyli tutaj mamy trzy płaszczyzny. To nie są płaszczyzny opisywane przez te równania, to są jakieś tam inne płaszczyzny. No i one akurat na tym rysunku, prawda, przecinają się w jednym punkcie. I współrzędne tego punktu spełniają układ równań. Oczywiście trzy płaszczyzny mogą się nie przecinać w ogóle. A jedną z takich możliwych sytuacji jest, kiedy są równoległe. Może jeszcze jedna sytuacja. Popatrzmy tutaj. Może być też tak, że mamy trzy płaszczyzny i każde dwie się przecinają. No pomyślcie o namiocie, czymś w rodzaju namiotu, prawda? Jedna płaszczyzna to jest podłoga i dwie płaszczyzny to są ściany boczne tego namiotu. No, każda para przecina się wzdłuż prostej, ale nie ma punktów, które leżą na trzech płaszczyznach naraz. Dobrze, teraz przystępujemy do rozwiązywania układu równań metodą eliminacji. Metoda eliminacji polega na dodawaniu lub odejmowaniu równań stronami po to, aby wyeliminować jedną ze zmiennych. W ten sposób otrzymujemy układ równań z mniejszą ilością zmiennych, no w tym wypadku dwa równania na dwie niewiadome. Więc musimy wybrać którąś zmienną, którą zechcemy eliminować. No, w tym układzie, ponieważ tu jest plus y, minus y i tu znowuż plus y, najwygodniej będzie nam eliminować y. Teraz musimy wybrać równanie, które będziemy dodawać lub odejmować od pozostałych równań, aby wyeliminować zmienną y. Powiedzmy, że wybierzemy równanie numer 2. Przepiszmy je może tutaj sobie na zielono, czyli x minus y plus 2z równa się 3. Teraz pierwsze równanie to jest x plus y minus 3z równe minus 10. No i teraz jeżeli dodamy te równania, może przepiszę to zielone jeszcze raz tutaj, x minus y plus 2z równa się 3. Teraz jeżeli dodamy do siebie te równania, no to tu jest y minus y, y nam zniknie. Ile będzie x? Będzie 2x minus 3z plus 2z, to jest minus z, równa się minus 7. Minus 10 plus 3, czyli minus 7. W ten sposób otrzymaliśmy równanie, w którym występują tylko zmienne x i z. No, nie wykorzystaliśmy jeszcze w żaden sposób równania 3, więc przepiszmy teraz tutaj równanie numer 3, czyli 2x plus y minus z równa się minus 6. I znowu, tu mamy y, tu mamy minus y, więc jak je do siebie dodamy, y zniknie, czyli przepiszmy jeszcze raz równanie zielone, x minus y plus 2z równa się 3. Dodajemy równania do siebie i otrzymujemy równanie 2x plus x, 3x, y się redukuje, minus z plus 2z, czyli plus z równa się minus 6 plus 3, czyli minus 3.
No, czyli otrzymaliśmy teraz układ dwóch równań na niewiadome z i x. Przepiszmy ten układ tutaj. Pierwsze równanie i 2x minus z równa się minus 7. No, najprościej chyba będzie znowu dodać je stronami, bo tu jest plus z minus z, wobec tego z nam zniknie. Zostaniemy po lewej stronie, zostaniemy z 5 x-ami. 5x równa się minus 3 minus 7 minus 10. No i ostatni krok, dzielimy licznik i mianownik, znaczy obie strony, przepraszam, przez 5. W ten sposób po lewej stronie zostajemy tylko z x-em, a po prawej stronie minus 10 przez 5, czyli minus 2. Czyli x musi się równać minus 2. Mając x, no możemy go teraz wstawić, powiedzmy, do równania niebieskiego. Czyli równanie niebieskie wygląda teraz tak. 3x, czyli 3 razy minus 2, plus z równa się minus 3. Czyli minus 6 plus z równa się minus 3. Teraz co? Do obu stron dodajemy 6. W ten sposób 6 plus minus 6 to jest 0. Po lewej stronie zostaje tylko z, a po prawej minus 3 plus 6, czyli 3. A więc mamy już x i z. No i teraz wstawimy to x i z do równania zielonego, po to, aby uzyskać y. Czyli teraz równanie zielone wygląda tak. X, czyli minus 2, minus y, plus 2z, czyli plus 2 razy 3, równa się 3. Czyli minus 2, minus y, plus 6, równa się 3, czyli minus y plus 4 jest równe 3. Od obu stron odejmujemy 4. W ten sposób po stronie lewej zostajemy z samym y-kiem, a po prawej, czyli minus y jest równe minus 1. Mnożymy to przez minus 1, obie strony. I ostatecznie otrzymujemy, tutaj może napiszę, y równa się 1. W ten sposób otrzymaliśmy rozwiązania x równe minus 2, z równe 3, y równe 1. No sprawdźmy może teraz, wstawiając te rozwiązania do naszego układu równań. No więc pierwsze równanie. X, czyli minus 2, plus y, czyli plus 1, minus 3z, czyli minus 3 razy 3. Co jest minus 2 plus 1, czyli minus 1, przepraszam, minus 3, razy 3, tak? Czyli minus 1 minus 9, czyli minus 10. A więc pierwsze równanie jest spełnione. Drugie równanie x, czyli minus 2, minus y, czyli minus 1, plus 2z, czyli plus 2 razy 3. Czyli minus 2 minus 1 minus 3 plus 6, czyli 3. A więc drugie równanie również jest spełnione. I równanie trzecie, 2x, czyli 2 razy minus 2, plus y, czyli plus 1, i minus z, czyli minus 3, równa się minus 4 plus 1 minus 3, czyli minus 3 minus 3, czyli minus 6. A więc trzecie równanie jest spełnione również.
Czyli rozwiązaniem naszego układu równań jest trójka liczb x równe minus 2, y równe 1, z równe 3.